Cześć, witajcie w kolejnym raporcie o Stanie Korporacji. Sorka, musiałem troszkę ciut delikatnie o <coughs> dwa tygodnie przeciągnąć raport o stanie korporacji, ponieważ po poprzednim raporcie, w którym stwierdziłem, że o, pewnie raport ekonomiczny za grudzień będzie w poniedziałek albo wtorek, zaraz po tym jak nakręcę ten materiał, okazało się, że miałem rację i był w poniedziałek albo we wtorek i strasznie zauważyłem, bo śmieszne rzeczy były tam widać i częściowo o tych rzeczach tutaj powiemy natomiast mamy bardzo dużo informacji po pierwsze wokół gry po drugie wokół po pierwsze newsów ekonomicznych i spostrzeżeń ekonomicznych po trzecie kilka dziwnych krzywych akcji które jak zwykle żeśmy z naszą korporacją odstawili w Warhol Space ie. ale że już ustaliliśmy w międzyczasie no dobra, może inaczej, raport ekonomiczny za styczeń wyszedł, tydzień albo dwa tygodnie później nie chciałem, więc się przeciągnęło, potem mi się nie chciało nagrać, więc macie to, co macie teraz, kiedy to macie, a że już ustaliliśmy, że ja się na ekonomii absolutnie nie znam, no to słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzał, po pierwsze, cena Plexa, cena Plexa leci na ryj, w tej chwili, jest już właściwie chyba najniżej, jak było od roku czasu i powiem szczerze, że w ciągu ostatnich, przydały mi się takie wykresy na przykład przez, za ostatnie 10 lat Cereplexa, byłoby śmiesznie, pewnie ktoś takie wykresy prowadzi, ale żeby się nie chce szukać, to tego nie, nie mam w tej chwili na ekranie, natomiast cena Plexa leci na ryj w tej chwili już jest po właściwie 2,500 na baju tak, 2,500 na baju i nie zanosi się na to, żeby przynajmniej póki co się odbiło, aczkolwiek jeżeli ktoś chciałby skupić taniej, a potem sprzedać drożej no to jak zwykle ryzykuje, bo tak naprawdę nie widać, nie widać tego trendu, który miałby się odwrócić o ile ostatnie zwyżki pleksa, które miały miejsce gdzieś w okolicach między październikiem a styczniem, to można zwalić na wojnę. O wojnie też może kilka słów powiedzieć. To było widać, prawda? Że co miesiąc plex skakał, bo ludzie pleksowali, bo toczyli wojnę w durseku. Natomiast ostatnio Guni dostają łomot, z tego co słyszałem, i właściwie no, Myślę, że już jest pozabietane. I wojda się kończy, zwróćcie uwagę. Mamy jeden spike, drugi spike, trzeci spike, czwarty spike, wojenny, a piątego spajka nie ma. I cera pleksów cały czas spada, więc no, tak, chyba moim zdaniem tu jest coś na rzeczy. Nie żeby inwestował w pleksa, bo, bo nie. Bo to jest zbyt trudno przewidzieć. A tutaj CCP rzuci promocję, a tam rzuci jakąś idą ceny, i nikt nie wiadomo, czy ten pleks podskoczy, czy opadnie. Natomiast no, w tej chwili zdecydowanie jest więcej pleksa w obrocie na rynku. Znaczy w obrocie jest mniej więcej tyle samo, tak patrząc po tej średniej, co zwykle. Natomiast zdecydowanie więcej osób go próbuje sprzedać, niż próbuje go kupić. Ktoś ostatnio mi zwrócił uwagę, że. Gdzie to jest? Gdzieś jest tutaj widok. Kurczę, ja w ogóle zapomniałem, że tu jest że tu jest taki widok, gdzie można całe te wykresy i wszystkie te wartości wyciągnąć w tabeli. A, jest. Show table. No i w teorii, w teorii można to wsadzić w Excela. I... E, nie wiem, coś z tym zrobić i się patrzeć na te wszystkie cyferki. E, I być może coś więcej wydumać oprócz tego, co widać tutaj na tym wykresie. Natomiast wydaje mi się, że ten widok, ten, ten, ten tabelaryczny, który można by zrobić z Excela, on by, e, raptem pomógł w ilościach. Kiedyś dawno, dawno temu na YouTube był taki e, iwkowy kanał, który właśnie bardzo fajnie rozbijał e, ilość. Ilość pleksa albo czegokolwiek w obrocie. I oni właśnie, tutaj tego, tutaj, tutaj tego grafu nie ma tak naprawdę, ale było widać bardzo śmiesznie na ich wykresach, kiedy po prostu było więcej rzucone na market jakichś itemów niż normalnie, I było widać, że o tutaj nagle się pojawiło. Tam nie wiem, ktoś sprzedał wszystkie swoje zapasy Tritanium albo coś takiego, bo nagle jest tych sell orderów. Dwa razy tyle niż było jeszcze wczoraj, no nie? I takie były rzeczy, co nie do końca było od, odzwierciedlane tutaj, właśnie na tym wykresie ilościowym, bo to jest tylko wykres w obrot, obrotu, to jest kupione i sprzedane, prawda? A nie ile jest wystawionych na markecie. Ej, więc y, tak, coś może być tutaj na rzeczy i kto wie, może się tym kiedyś zajmę. Może? Nie chce mi się strasznie. No whatever. W każdym razie tyle, jeśli chodzi o Plexa. Skill injektory. Oczywiście Large, bo wszystkich to interesuje, też lecą strasznie w dół. Właściwie. No widać, widać momenty, kiedy ludzie te Skill injektory wystawiają. Tak, chyba wystawiają, bo mówimy tutaj o Skill Farmach. Czyli w sytuacjach, gdzie ktoś ma na przykład, nie wiem, 10 altów, i na każdym no ty tytan na 5, to chyba jest akurat głupi przykład. To gdzieś ktoś kiedyś bardzo fajnie rozpisał, też był cały na to PDF, jak to robić, żeby się bardzo cało. Zasadniczo chodzi o to, że przez cały miesiąc skillujecie jakiś, jakąś umiejętność, która akurat ma, jak, jak już przez te 30 linią nabijecie, to macie tyle i tyle skill pointów, i wtedy wysysacie akurat tyle skill pointów. I wrzucacie je na market, a przez kolejny miesiąc znowu nabijacie tę umiejętność z powrotem na piątkę, i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób możecie mieć stałe źródło utrzymania. No jak widać na załączonym obrazku, staje się to coraz mniej dochodowe, bo wiele osób, które coś takiego uskutecznia, albo plekszą postacie, albo używają Multipilot Training Certyfikatów. Które paradoksalnie tam z grubsza trzymają cenę, jak widać na załączonym obrazku. Aczkolwiek jak widać, porównajmy to te dwa wykresy, prawda? Multipilot Trading Certificate z Large Skin Injectorami. Zwróćcie uwagę, tu jest, tu jest dużo, dużo, dużo do mniej więcej czerwca, a później Multipilot Trading Certificate, coraz spada. Bo nikt tego nie chce kupować, bo cena. No widzicie tutaj zresztą te skillet ekstraktory też w tym samym momencie mniej więcej się odcinają, bo, z, bo cena skilletów large'owych spada do takiego poziomu, gdzie pewnie dużo osób stwierdziło: e. Nie chce mi się, za dużo to kosztuje, plex plexem, ale się właśnie o, wszystko się zgadza, tak, to <laughs> widzicie tutaj takie można sobie teorię spisków wysnuć, że po prostu w którymś momencie ktoś stwierdził, że e, nie opłaca się, bo plex staniał, bo multiplayer odstaniał, bo coś tam bo raczej mi się nie wydaje, żeby wszyscy nagle, którzy to robili, rzucili grę, więc tutaj bardziej mi się coś czuję, że były te względy ekonomiczne brane pod uwagę i albo zbyt mało byli w stanie zarabiać, albo nie opłacało im się zarabiać, albo coś w tym stylu. Więc sobie odpuścili. Natomiast, jeżeli już jesteśmy przy przeglądaniu marketu, to powiem Wam szczerze, że zrobiło się, stało się jedna rzecz, y której troszkę nie przewidziałem, y ponieważ wieszyłem, że, y to był listopad, grudzień, wieszyłem, że, o, jak cytadele y wejdą kory, trzecia faza, to wszyscy albo wybuchną, albo zginą, więc zapotrzebowanie na y izotopy spadnie y i. I tak to mniej więcej będzie i to właśnie mamy tutaj powinniście październik, listopad grudzień, prawda? To jest, to jest część tej, tego wykresu. No i tak, tak, to już spadało. No a w, w styczniu okazało się, że nie, że po pierwsze, żadne cytadele nie pufną, jeżeli nie mają e, założonego station core'a, e, dwa, cena podskoczyła i zaczęła rosnąć. I rośnie. To bez wątpienia zbiegło się z, z tym, co CCP zrobiło prawdopodobnie z wydobyciem lodu, czyli zbiada w mechanice respawnu lodowych pasków, gdzie punkt pierwszy. Teraz takie kiedyś było, że w New Eden, w Heiseku, Lowseku, Dulseku low były określone systemy, w których pojawiały się paski lodowe, pastera steroidów lodowych. To tak, chyba nie po polsku. No dobra, lodowe pasy, yy, które można było kopać. Lodowe pasy, kamienie. D dobra, wiecie, asteroidy lodowe, OK, Nie droszmy tematu. Yy, I to mniej więcej odejdzie się po z kopaniu. Wszystkich dostępnych surowców, akurat tak gdzie tam było około 2500-3500 kostek lodu na taki pasek. Po 4 godzinach on się pojawiał ponownie i tak było w kółko: można było sobie zegarek budzik nastawić i w ten sposób kopać, i wiele osób tak robiło. Ta mechanika uległa zmianie. W tej chwili pasek, który zostanie skopany. Yy, pojawi się od razu niemalże w innym losowym, znaczy, dobra, w innym losowym, to tak w cudzysłowie można to wziąć, powiedzmy sobie, w losowym. Systemie, w którym te paski lodu w dalszym ciągu się pojawiają. No i w tej chwili powiedzmy sobie szczerze, że ja osobiście rejestruję właśnie floty szarańczy, tak zwanej, gdzie pojawia się w systemie pasek lodu i nagle do systemu wskakuje 50 barek i skupują ten pasek w ciągu godziny, a potem lecą do kolejnego systemu. Takie rzeczy widziałem. I w związku z tym, że respawn tych pasków jest lodowy, lo, lodowy, <laughs> I see what you did there, jest, ten, ten respawn jest losowy w różnych innych systemach, no to nie ma tak jakby stałego, stałego łańcucha dostaw. Czyli nikt Wam nie zagwarantuje, że w systemie, w którym normalnie kopicie lód, zobaczycie ten pasek na przykład przez tydzień. Nikt wam tego nie zagwarantuje. Bo po pierwsze, może on się po prostu przez tydzień w waszym systemie nie pojawić w ogóle, albo może się pojawić w takich godzinach, że nawet nie zauważycie, że się pojawił, i całymi dniami będziecie siedzieć i patrzeć i, go nie, i nie będzie żadnego lodowego paska. A potem nagle pójdziecie spać i wyspałnią się dwa, przyleci flota, zryje je w dwie godziny, odlecie, aby nawet nie zauważyć, że mieliście ludno skopania. Paradoksalnie, jako że ma, me, ta sama mechanika zaczęła działać i w low-seku, i w null-seku. Podejrzewam, że zaczyna, znaczy, zaczynają to jeszcze dużo powiedziane, bo zapasów lodu na rynku jeszcze jest sporo. Natomiast podejrzewam, że to może być zwiastun albo zapowiedź problemów z paliwem. Znaczy, problemów z paliwem w jakimś tam umiarkowanym stopniu, ponieważ. Podejrzewam, że wiele z tych takich, jak to mówię, roi szarańczy jest między innymi z altami albo jakimiś grupami z durseka, które po prostu to skopują i eksportują do siebie, żeby mieć na paliwo. Podobnie jak sytuacja ma się w tym momencie z minerałami. Do minerałów za, chwil... do minerałów za chwilkę przejdę, bo, bo zobaczycie tutaj śmieszną że za Natomiast będąc jeszcze przy lodzie... Zwróciłem uwagę na jedną ciekawą rzecz, którą można zauważyć na tym wykresie, nie, na którą nie zwróciłem uwagi wcześniej. Przyjrzyjcie się. Mamy tutaj w regularnych odstępach co trzy miesiące spike ilościowy. Czy to jest spike sprzedażowy? Nie. Podejrzewam, że to jest, to jest skok pod kątem kupna, ponieważ nie jest, ponieważ nie podąża za nim spadek ceny, która zazwyczaj występuje w momencie, kiedy ktoś sprzedaje dużą ilość. Wszystkie wysoko postawione buy ordery znikają i zostają tylko te tańsze. W tym przypadku jest za każdym razem również zwyżka, jeśli chodzi o cenę, czyli zdecydowanie ktoś coś kupuje w regularnych odstępach czasu. I mamy tutaj kwiecień, lipiec, październik i teraz styczeń. I w tym... Tak, teraz jest, który mamy dzisiaj, 20 lutego, więc myślę, że. Pytanie, jaka tu jest data? 1 stycznia. No, klik, klik. No, na istotę kreskę, cholera. Dobra, zobaczmy, czy to jest 1 pierwszy, pierwszy października. 30 września akurat. A tutaj mamy 30 czerwca. Więc. I teraz uwaga, zapiszcie sobie w kalendarzu. Eee, założę się, że. Dnia 3, 29, zaraz moment, ile ma luty w tym roku? Dobra, między 20. Sprawdziłem, 28. E, między 28 a 3 marca będzie kolejny skup. Pytanie, czy no, zdecydowanie te dwa były większe niż w tym przypadku. E, oczywiście przypominam, dobre rady wujka Kerimirego, nie Lepiej nie bierzcie ich sobie do serca, bo możecie się przejechać. Ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby między 28 a 3. No bo tak mówimy mniej więcej 90 dni, prawda? Między 28 a 3 marca był kolejny jakiś skup, no w tej chwili jesteśmy w JIT-ie, więc to może być, dotyczyć tylko JIT-y, nie? niekoniecznie Amaru, chociaż bardzo chętnie bym sprawdził ten wykres w tym przypadku Oxygen, Oxygen i czy też tam coś takiego ma miejsce, ale podejrzewam, że tak jak mówiłem, za 30 dni możemy się spodziewać kolejnego wykupu i kolejnego spajka w cenach, więc jeżeli ktoś chce zastakować lodu i troszkę na tym zarobić, to w sumie na dwoje babka wróżyła, bo nie zagwarantuję Wam, że cena zamowy na te izotopy zacznie spadać, Natomiast, jeżeli taki spike nastąpi, to podejrzewam, że przez pół dnia albo jeden dzień będziecie mogli zdecydowanie więcej zarobić na zapasach, które będziecie chcieli spieniężyć. Czy, czy to dotyczy również pozostałych pozostałych izotopów? Tak? Trochę? No, widać. Tu, tu, tu. No, tutaj jakaś obsuwa była, ale mniej więcej się to pokrywa z momentem, kiedy ta cera zaczęła rosnąć, więc może. Wodór? Raz. Dwa, trzy, wygląda na to, że również. Hel? No, z Helem jest trochę gorzej. To tylko styczniowy, styczniowy zakup by się pokrywał, bo i ten czerwcowy, znaczy lipcowo-czerwcowy. A tu po środku nie widać spajku, więc tak naprawdę ciężko powiedzieć. Podejrzewam, że to również mogło mieć dużo wspólnego z wojną, ale na dwie babka wróżyła. Natomiast jeśli chodzi o minerały, no to tutaj mamy dziwne rzeczy. Cena zaczyna spadać, przynajmniej niektórych. Pyrite pod, podskoczył, Doxium tak jakby podskoczyło. Pamiętajcie, że ja w tej chwili nawet nie mam pojęcia, które, gdzie można wykopać. Natomiast przy wszystkich zwyżkach, które miały miejsce do tej pory, ewidentnie można odczytać z wykresach, że cena się przynajmniej stabilizuje, a nawet w niektórych przypadkach zaczyna spadać. Tak, stabilizuje albo zaczyna spadać. Są, są takie, które z rosną, ale to też tak no. Hmm. Natomiast jeżeli ktoś by chciał doszukiwać się w jakichś ciekawych rzeczy na temat, że nie wiem, cena rudy rośnie albo coś takiego, no właśnie kurde nie, widać tutaj na wykresie, że Sama czysta ruda spadła, później troszkę wzrosła i znowu się ustabilizowała, nawet jeszcze taniej niż była jakiś czas temu, powiedzmy na poziomie zeszłorocznym. Więc to nie, tutaj to się nic nie dzieje. I na ile to będzie również miało związek z tym, że się wojda, że tak powiem, chyli ku końcowi. A teraz, skoro już wspomniałem, że mamy zaległe dwa raporty ekonomiczne, to możemy przejść do kilku śmiesznych rzeczy z z związanymi, które było widać. Teraz jak wiadomo jednym się pojawią dwa razy, to myślę, że ciekawą rzecz będę mógł pokazać. Po pierwsze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą jest różnica w obrotach między grudniem a styczniem, w zasadniczo we wszystkich regionach, minus Forge. Bo o jak się pojawia na tych wykresach, to zawsze jest syf, tego prawie w ogóle nie widać. Natomiast zobaczcie, co się dzieje na przykład, po pierwsze, w domenie. Mówimy tutaj o Amarze. Tam obroty wzrosły z 50 do 55 tryliardów isków, czyli zdecydowanie ten rynek się ożywił, nawet porównując go z wcześniejszymi, z wcześniejszymi okresami. Kurczę, zapomniałem, nie mam akurat w grafiki pod ręką, ale możecie mi uwierzyć na słowo wzrosło. To zdecydowanie, zwłaszcza od kiedy spojrzymy na zakres dat od momentu, kiedy Triglavianie wyłączyli najkrótszą drogę między Dito a Marem z użytku. E, znaczy, Triglavianie wyłączyli, no. Gracze wyłączyli, pobagając tryglawianom wyłączyć bramy, no ale no okej, okay, ktoś na tym pewnie zarobił kupę kasy, albo na pewno zarobi kupę kasy, a cała reszta jest mu wdzięczna i życzą mu śmierci. E, więc to jest raz, czyli jednak ludziom się nie chce wozić 40 przez 40 parę skoków z Amaru do JITY już towaru, więc trade hub w Amarze odżywa. Odżywa i prawdopodobnie będzie drugim największym zaraz po życiu. Właściwie chyba już jest. Musiałbym wyciągnąć, jak to wygląda w, do Dixie. Eee, trek. to powiedzmy, że tam jest tak samo beznadziejnie, jak było. Eee, również Ubit Batarów jest tak samo bez beznadziejnie, jak było. Tam się nic nie zmienia. Krater po staremu. Ale jeżeli ktoś chciałby e, na przykład trochę zarobić, wożąc e, towar między jakimś głównym trade hubem a na przykład HEC e, albo właśnie do Dodixi, proszę bardzo. W teorii idzie na tym zarobić. W praktyce dajcie znać, jak szybko Wam się odechciało latać tymi transportami z lewa, w, z lewa na prawo. Kolejną rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest indeks, za, indeks ekonomiczny za wszystko, prawda? Za e, minerały, produkcję i. Produkcję wtórną, whatever. I tak jak poprzednim razem, być może zwracaliśmy uwagę na to, że indeks górniczy czy tej minerałów idzie w górę. No to w tym przypadku cały czas idzie w górę. Przynajmniej w styczniu w porównaniu z grudniem właściwie nic nie zwolniło. Idzie tak samo w pionie, ale patrząc po cenach na markecie, śmiem twierdzić, że wartości te ciągnie rynek lodu. Nie z samych minerałów, bo jak widzieliśmy na załączonym obrazku, minerały paradoksalnie, okej, okay, podskoczyły, ale Wbrew pozorom w tej chwili cena się ustabilizowała, a ten kurczę wykres indeksu idzie w górę. Aczkolwiek jest tutaj, z tego, co póki, z tego co na razie widzę, to jest tak mniej więcej rok po roku. Zobaczymy, co się będzie działo za pół roku na tym wykresie. Podejrzewam, że w którymś momencie ten Mineral Price Index się wypłaszczy, no bo bez przesady to nie może ciągle drożeć, albo nawet prawdopodobnie CCP. Prawdopodobnie CCP po prostu tu nieduszko powie, dobra, wystarczy tego rebalansu minerałów, wróćmy coś na Muny, wróćmy coś do, nie wiem, tam jakieś paski będą się dodatkowe spawnowały, żeby te minerały można było jakoś zrobić. Dlaczego tak? Bo jest tutaj bezpośrednia korelacja między Mineral Price Index od początku 2020 roku do właściwie tego końca tego roku. A zwróćcie uwagę na to jest. Primary? Nie, primary, primary się tam powiedzmy utrzymuje. Secondary, Production Index, on spada i w tej chwili przez ostatni rok właściwie to spadało. Natomiast jeżeli trend się utrzyma, Spadkowy w produkcji, no to myślę, że możemy się spodziewać właśnie tego, że CCP zainterweniuje i dorzucą jakieś minerały gdzieś tam, żeby można było po prostu produkować. Bo w nawiązaniu do cenodu jakoś nie widzę tej sytuacji, kiedy się nagle okaże, że lód jest droższy od pleksa, bo wszyscy chcą tankować i latać z kapitalami, które ten lód palą. Więc kto go tam wie. Natomiast jak pociągnie to za sobą spadki w produkcji statków i nagle statki zaczną być drogie wszyscy będą bili się korwetami, będą w floty 10 tysięcy osób w korwetach i pierwszy, który przyleci destroyerem na grid to wygra, wygra starcie. To będzie niefajnie i nie będzie to służyło niczemu dobremu, chociaż byłoby ciekawą, ciekawą alternatywą dla superkapitalowych dreadowych blobów, które aktualnie są metą i już od paru lat są nimi. A głównie dlatego, że kiedyś CCP w swojej wspaniałym myślności postanowiło, że zasypią rynek łatwymi do, do pozyskania minerałami i wszyscy zaczęli produkować superkapitale właściwie tydzień w tydzień w ilościach niesamowitych, co wcześniej było właściwie niespotykane. Na pewno na uwagę zasługuje tutaj, na pewno w ostatnim raporcie ekonomicznym, właściwie w dwóch ostatnich raportach zasługuje na uwagę wykres to się nazywa wyfarmionych isków. Szczególnie, znaczy, szczególnie tu już żeśmy widzieli, znaczy to widzieliśmy to dwa miesiące temu może. Znaczy, zaczynałoby się to widać? Co tu mamy listopad, grudzień? Tak, to już w listopad, znaczy inaczej, w raporcie ekonomicznym za grudzień ten wykres już było widać, że leci w dół. Jeżeli chodzi o ilość wyfarmionych isków z bounty za NPC. -ki. Porównywalnym, porównywalnym niemalże z blackoutem i przez ostatnie dwa miesiące ten wykres jest malutki. Okazuje się, że w tej chwili ludzie w teorii przynajmniej trzepią tyle samo kasy na inkursjach. Dlaczego? Tutaj gdzieś ktoś w internetach powiedział, że po pierwsze ten wykres jest przekłamany i to jest powiedzmy tam... Trochę manipulacja ze strony CCP, bo bounty prizes w tej chwili jest rozbite na wypłaty bezpośrednie oraz ess -y, czyli te struktury, które wciągają kasę i wam ją wypłacają w regularnych odstępach. I teraz tak. Ten wykres. Tych wartości nie pokazuje, a według mnie powinien albo brać pod uwagę właśnie to w tym Bounty Prizes, albo powinna tu się pojawić nowa kreska, właśnie ESS Payouts, plus jeszcze ESS Commodities, czyli mówimy tutaj o tym, co wypłaca bank w regularnych odstępach czasu automatycznie oraz. Wykres, czy znaczy może się ten wykres, to trzeba by było rozbić ten cały właśnie Bounty Prizes. Oraz to, co można zarobić, okradając ESS A i sprzedając te tokeny, które tam się bodajże z tego wysypują. I to by była właśnie informacja bardziej rzetelna, która by pozwalała po pierwsze, stwierdzić, jak faktycznie wypłata za zabijanie ratów się ma do całości, plus jeszcze ile ludzie z tych SS-ów kradną, bo ewidentnie ludzie to kradną, aczkolwiek teraz jest to chyba, tak coś mi się wydaje, że jest to trudniejsze, bo racące farmiących globy w Dulcego zwłaszcza nauczyły się te SS-y SS chronić. I teraz już nie jest takie proste, jak to było w pierwszych tygodniach, więc te wartości też by były śmieszne. Nie mogę się doczekać, kiedy być. Znaczy, podejrzewam, że dokładnie coś takiego zrobią. Zrobić CCP na fanfeście, który się już być może odbędzie kiedyś, ewentualnie na wygasie, jeżeli będzie można to coś takiego podobnie zrealizować, bo wtedy. Wyprują się ze swoich wewnętrznych statystyk i słupków, jak to wygląda, że o patrzcie, tutaj patrz, o tu, pół, tyle kasy ukradziono pierwszego dnia, o tutaj drugiego 10 razy tyle, o tutaj zaczęło spadać, bo się ludzie nauczyli w jakiś sposób się bronić, albo coś w tym stylu. Więc to by było bardzo ciekawe do obejrzenia, natomiast teraz przechodząc do kolejnego segmentu, chciałbym zwrócić uwagę na wykres na widok, którego moja reakcja była następująca. Tutaj mamy production versus destruction, i to jest akurat w tym momencie przed Wami z raport, raport ekonomiczny za grudzień. Ten wściekły spike na samym końcu to jest bitwa w M2, pierwsza i druga bodajże, gdzie to tam ustalono nowy rekord w ilości zestrzelonych statków, tytanów i tak dalej. Jeżeli w, następnym, w następnym raporcie już za styczeń. To wygląda troszkę lepiej. Ten spike, to, bo to był taki ostry spike, który przewyższył, przewyższył produkcję, yy, to była anomalia, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast w styczniowym raporcie to już wygląda trochę lepiej. Jest to bardziej wypłaszczone, widać mniej więcej jak się te dwie bitwy, bitwy odbyły. A jeśli chodzi do M2. Być może wspomniałem w poprzednim raporcie o stanie korporacji, że tam jest strasznie dużo statków uwięzionych, wylogowanych, bo CCP dało ciała z serwerem i wszyscy, którzy się logowali, byli zestrzeliwani i tak dalej. No to w tej chwili, z tego co słyszałem, to podobno większość, większą część tych, tych statków, tej całej kapitalowej floty. Udało się ewakuować, tam jakieś straty były, coś, jakieś dredy pospadały, ale podobno wyleciało więcej statków niż tych spadło dredów, więc powiedzmy, że teoretycznie koalicja atakująca, czyli teści pandemiki, czy tam papi, czy jak to się wszystko nazywa, są póki co do przodu. a w dalszym ciągu dostają łomot, co troszkę widać na pokazanym już wcześniej wykresie dotyczącym w ilości obrotu w towarach. Bo zwróćcie uwagę, co tu jest zaraz po grudniem a styczniem, zaraz po Amarze. Nagle pojawia się Delft i, tak jak normalny obrót w Delft to było około 15 triliardów fisków w grudniu, to nagle w styczniu ten obrót już wynosi 30 triliardów i jest dwa razy większy, właściwie z miesiąca na miesiąc. Dlaczego? Wyprzedasz? Ludzie, ludzie sprzedają swój sprzęt. <laughs> Albo coś w tym stylu. Ale wracając do naszego Production versus Destruction. Poza tym, że ten spike na koniec tej ostatniej bitwy wygląda super fajnie. I gdyby e, poziom zniszczeń był dwa razy, no dobra, powiedzmy tam. Mm, śledził, e, śledził krzywą produkcyjną e, tak samo blisko jak e, wtedy na przełomie grudnia i stycznia, to byłoby super. Natomiast. E, Zobaczcie, ile musi być towarów w grze wyprodukowanego, który nigdy nie spadło w porównaniu z między czerwoną linią a niebieską linią. No, powiedzmy sobie szczerze, ok, wygląda to bardzo widowiskowo na tym wykresie, ale powiedzmy sobie szczerze, to i tak jest kropla w morzu podejrzewa, bo tego towaru jest jeszcze dużo, 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 dużo do rozwalenia. Poruszyliśmy kwestię bitwy w M2. CCP wypuściło kolejny blog opisujący, jak to wyglądało mniej więcej w liczbach i dlaczego to było takie fajne i tak dalej. Tam jest porównanie wszystkich wcześniejszych dużych bitew w Iwce na kasę, na iski, na statki i tak dalej. To polecam, możecie się zapoznać. Postaram się wrzucić tutaj linka w, w opisie pod raportem, żebyście mogli poczytać. Podejrzewam, że pojawi się jeszcze jeden raport. Czytaj raport devblock związany z tą bitwą, bo tam jeszcze była chyba trzecia runda, jeśli dobrze kojarzę. Natomiast nie był to jedyny devblock, który CCP popełniło w, na przestrzeni ostatnich e, paru tygodni. Po pierwsze, pojawił się e, zapowiedź nowego kwadrantu, czyli takiego spufa, co CCP planuje wymyśleć i wprowadzić do gry w tym roku coś na wzór tego, co wprowadzali w poprzednim, czytaj w zeszłym roku, w zeszłym roku by, byli skupieni na tych klawianach, a w tym roku będą skupieni na cholera wieczy wypuścili trailer, gdzie pogadali, yy, że prawdziwi, prawdziwi przywódcy, dowódcy flot wygrywają bitwy, zanim się rozpoczną, bo potrafią swoje siły. Yy, tam potajemnie roz, rozmieścić, trata, tata i floty latają w formacji w tym trailerze. Po pierwsze, e, wyszedł ostatnio dev blog, znaczy dev blog, zapowiedź: to coś tam na Twitchu było opowiadane, że jednak w tym trailerze, jak te floty latają w formacji, to tak faktycznie oni chcą wprowadzić warp formacji do gry. I teraz e, na dwoje babka wróżyła, chociaż właśnie po tym, co ostatnio w tym dewblogu w Formation zostało powiedziane. Wygląda to tak, że wydaje się, że faktycznie to nie będzie tylko lot w tunelu w Warpie, żeby to fajnie wyglądało, bo w tej chwili, jak statki lecą w Warpie, to się ustawiają w kule. Będzie można zdefiniować, po pierwsze, czy jak ta flota ma lecić, po drugie, będzie można z tego, co tam napisali, ustawić taką. Kastobową, domy, domyślną, znaczy domyślną formację, formację spersonalizowaną. No, i teraz pytanie brzmi, jak oni to faktycznie będą planowali zaimplementować? Bo wszyscy, którzy obejrzeli ten trailer, powiedzieli, że no dobra, wszystko fajnie, ale te formacje będą bezużyteczne, bo nie po to wszyscy latają 1000 metrów za FC, jak, czy tam za Arhorem żeby lądować na gridzie na przykład 100 kilometrów od siebie, bo załóżmy, że jest duża flota i jeden jest na lewym skrzydle, drugi jest na prawym skrzydle, no i między skrajami tego skrzydła jest 100 kilometrów, no to powodzenie, jeżeli tam logistyka wyloduje. Natomiast w teorii, jeżeli te spersonalizowane formacje faktycznie będzie można ustawiać, no to na, dalej pojawia się temat i wszyscy się zastanawiają, na ile to będzie użyteczne i jak to będzie w praktyce działać, bo w teorii Jasne, można by warpować flotę w formacji i sprawić, że tak leży lodują w pierwszym rzędzie, brał leży w drugim, potem leci cała reszta floty, a logistyka loduje 30 km za wszystkimi. Albo na skrzydle, albo coś w tym stylu okej okay, fajnie. Ale chciałem tylko zauważyć, że ci, którzy latali we flotach i latają we flotach, no to najczęściej wiedzą, jak to działa i jak to się odbywa. Czyli FC po prostu mówi, dobra. Wszyscy skaczą na tam nie wiem, na mnie, na tego, na taklera, na bookmark, na Wormhole, na gate'a, na zero, albo na dystans. Logistyka ma się ma lodować na dystans na 30, na przykład, albo na 50, albo jakieś inne dziwne rzeczy. I wszyscy lądują w różnych odległościach tak, jak powinni, a nawet jeżeli FC tego nie powie, no to najczęściej logistyka i tak domyślnie wie, gdzie i w jaki sposób się będzie odbywała bijatyka. I najczęściej, jeżeli plan nie opiewa na Lodowanie całą flotą na zero i przeskok w trakcie walki, to logistyka zawsze domyślnie i tak ustawia się na dystansie i najwyżej później dobija, jeżeli trzeba przeskoczyć. Rzadko kiedy cała flota włącznie z logistyką loduje da zero w kotle, tylko po to właśnie, żeby logistyki nie narażać na zginięcie w pierwszej salwie. Więc zobaczymy, będą z tego niezłe jaja albo świetna, bezużyteczna mechanika, która zostanie dodana do gry zamiast czegoś. Ciekawszego, fajniejszego, bardziej użytecznego. Cholera ich tam wie. No i na sam koniec przechodząc płynnie do tematów związanych z PVP, ale kurczę długi dzisiaj raport, będzie miłego oglądania. E, wróciła z Gala, e, czyli event polegający na farmieniu skórek. I właściwie chyba tylko tyle. Natomiast w przeciwieństwie do Guardia z Gali z zeszłego roku, te sajty są o wiele trudniejsze. Jest o wiele większe ciśnienie. Solo jest je ciężej robić, z tego co słyszałem. I również jest większy problem, żeby uciec z tych sajtów w momencie, kiedy spadnie na Was flota. Wiem, bo spadliśmy parę razy na takie farmiące Guardia z Gale floty w Warhol Space. I w związku z tym, jeszcze dodatkowo w trakcie trwania tego całego eventu, który już na dniach będzie się kończył. Prędkość warpa w wormholach została powiększona o 2, 2 AU na sekundę, więc będzie się szybciej w warpie lecieć. Plus dodatkowo na, w trakcie trwania tego eventu, drop w wormhole space z graczy pod kątem PvP czy PvE też. Powiem szczerze, że nie jestem pewien. Wydaje mi się, że ogólnie chyba drop z graczy został podniesiony do 90%. Więc zasadniczo tak, można się ostro wysypać, zarówno jeżeli będziecie ofiarą, jak i jeżeli taką ofiarę uda wam się złapać. Oczywiście w zależności od statków, jaki będzie lecieć to Będzie więcej lub mniej. Zakładając, że w przy 90% przypadków wszyscy latają po kosztach jakoś potaniości, to tutaj nic, nic wesołego nie ma. Natomiast, natomiast tak, trzeba o tym pamiętać jeszcze przez chwilę. Nieważne czy chcecie polować, czy byciu upolowanymi, lepiej żebyście klikali w diska i uważali na to, co się wokół Was dzieje. A przechodząc, i tutaj przechodzimy do setna, tego co wszyscy najbardziej. I tutaj przechodzimy do setna tego, co wszystkich najbardziej interesuje, czyli co nasza korporacja odwaliła w ostatnich czasach w przestrzeni wormholowej. I tutaj muszę powiedzieć, że rejestruje pewien postęp od jakiegoś czasu, bo to, że dawno, dawno temu, kiedy zaczynaliśmy, nie byliśmy w stanie podejmować właściwie żadnej sensownej walki, nie byliśmy w stanie na przykład łapać zamykających wormhole battleshipów, bo było one za mało albo nie mieliśmy statków. No to powolutku robi się coraz lepiej. Ludzie mają coraz lepsze statki, coraz więcej umiejętności, żeby nimi latać. Jak również powolutku, powolutku w osób mieszkających w, w naszym wormholu też staje, robi się coraz więcej i powolutku zaczyna być widoczny postęp, postęp jakościowy, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób latamy. Okej, okay, dalej blobujemy ile wlezie, bo tak, bo jak się już uda kogoś znaleźć i 20 osób stoi na stacji i czeka, na, żeby się coś wydarzyło, no to ciężko powiedzieć, ej dobra, słuchajcie, tam poradzimy sobie we trzech, te 15 osób nie musi wcale andokować. No najczęściej zanim coś takiego padnie, to 15 osób już leci na grid i po prostu tłuką wszystko, co popadnie, ale e, ostatnio trzeba powiedzieć, że wzięliśmy udział po raz pierwszy na własną rękę w trójkącie wormholowym, e, czyli ogólnie w sytuacji, gdzie spotkały się ze sobą trzy floty w sposób zamierzony, nie, zamierzono, niezamierzony. E, w jaki sposób ta historia się odbyła? E, mianowicie stwierdziliśmy, że w naszym połączeniu wormholowym bezpośrednio przyległ do naszej dziury, jest bardzo blisko do Gity czyli głównego trade hubu w grze. No i kręcą się tam nasi ulubieni highsecowi kamperzy no i stwierdziliśmy, że wystawimy im, wystawimy im statek na przynętę. No i wystawiliśmy im ten statek na przynętę i wszystko fajnie, Ok, Została ona zauważona i jako, że to jednak był dość pokaźny statek to liczyliśmy na to, że o ile... O ile myśliwy z tej hajsekowej korporacji, znanej hajsekowej korporacji podejmie wyzwanie sam, no to raczej nie było na to większej szansy, to przynajmniej zawoła kolegów, w związku z tym, że to jest i oni tam wszyscy siedzą. No i nie, i nie zawiedliśmy się. Po, po około pół godziny zaczęły zlatywać się posiłki i łącznie flota wystawiła około 10 osób, które chciały przechwycić naszą, naszego obejcącego Praksisa w wormholu. Niestety e, w momencie, kiedy e, już e, właściwie zaczęła się cała akcja, nasza flota była w gotowości, czekaliśmy na komendę, ich flota była w gotowości, czekaliśmy na komendę, oni wskoczyli, my orpnęliśmy. I w tym momencie nadzialiśmy się na trzecią flotę, która nie wiedziała ani o ich flocie, ani o naszej flocie, za to rzuciła się na naszego obejsącego Praksisa. Skutek był taki, że flota, flota, którą chcieliśmy podpuścić, widząc, co się dzieje, uciekła nawet nie podejmując walki. Flota, która rzuciła się na naszego Praksisa, dostała łomoc zamiast tych, który, którym faktycznie chcieliśmy włączać, po czym wycofując się, Mimo że mieliśmy trochę spóźnioną reakcję i nasi taklerzy popełnili kilka błędów w pilotażu, to mimo wszystko wycofując się, udało nam się i dogodzić jeszcze ich rozstrzelać, Potem co prawda przylecieli na drugą rundę siłami na tyle przytłaczającymi, że nie byliśmy w stanie ich już wtedy podjąć, również z pewne straty, natomiast w dalszym ciągu byliśmy na tej imprezie do przodu, więc tak, trójkąty w Warmolach w dalszym ciągu się zdarzają. Dawno takiego nie widziałem i zwłaszcza, że dawno nie byliśmy w stanie czegoś takiego zrobić. O własnych siłach. A jeśli chodzi o coś innego, czego również do tej pory nigdy nie byliśmy w stanie zrobić o własnych siłach, to jest podjęcie floty, która była mniej więcej wyrównana, jeżeli chodzi o siły przeciwników. Tak, okej, okay, wiązała się również ta cała biatyka z rzuceniem przynęty, aczkolwiek tym razem nie my tą przynętę rzucaliśmy. Tylko nasi przeciwnicy. I okej, okay, my wiedzieliśmy, że to jest przynęta, byliśmy do tego całkowicie przygotowani, natomiast nie wiedzieliśmy, że nasz przeciwnik również jest do tego przygotowany bardziej niż nasz zwiad donosił, gdyż okazało się, że mieli wylogowaną albo dobrze zakamuflowaną flotę gdzieś, gdzie nasi zwiadowcy jej nie widzieli. Więc koniec końców, w momencie, kiedy walka została podjęta z naszej strony, rzuciliśmy się na battleshipy, które robiły zaprzynęte. Zlodowała ich flota, zlodowała nasza flota no i się zrobił straszny kocioł. Straty ponieśliśmy pewne, bo jednak ich flota Dorównywała naszej. Natomiast jeżeli chodzi o kompozycję, to nasza flota była bardziej wytrzymała, w, jeżeli chodzi o dłuższy okres czasu, i dzięki temu udało nam się w przeciwnika odepchnąć, zbusić do ucieczki, tak będące battleshipy nam uciekły, ale co z tego, wystrzelaliśmy prawie wszystkie ich DPS-y, które na nas rzucili. Więc w tym przypadku również byliśmy z siebie bardzo zadowoleni. Po pierwsze, że udało się wygrać, po drugie, że udało się wystać na na tym gridzie i nie spadliśmy wszyscy i nie wysłali nas z jajami do hajsek I na koniec tego trwającego niemalże godziny raportu o stanie korporacji wasze ulubione segmenty, czyli po pierwsze będzie przypał odcinka, który z opowieści, które słyszałem wyglądał następująco. Członek naszej korporacji Posysał sobie chmurę gazową w najlepsze na awku, aż tu nagle wylądowało na nim Astero. Co prawda Astero nie wylądowało bezpośrednio na nim, ale wylądowało sobie kawałek od niego no i ewidentnie chciało się z nim pobawić w berka. Natomiast z powodu błędów w pilotażu pilot Astero wylądował zbyt daleko i nie dał rady przechwycić naszego ventura. Natomiast nasz ventur radośnie wrócił do naszego domowego wormhola, wyładował ładownie pełną gazu, przesiadł się w służącego do walki. I wrócił, jak gdyby nigdy nic na gazową chmurę. I co trzeba przyznać, pilot Astero nie popełnił po raz drugi tego samego błędu, którego, którego, którego popełnił, który popełnił za pierwszym razem, czyli nie wylądował na dystans. Tym razem wylądował na zero. Natomiast zanim tego dokonał, popełnił drugi błąd, czyli nie sprawdził, czy węczura, na którą się rzuca, na pewno ma saczki do gazu, a nie blastery. I w związku z tym, po kilku sekundach, również zagościł na naszym killboardzie. I na koniec segment, który w dniu dzisiejszym będzie miał inaugurację w raporcie o stanie korporacji, czyli beka odcinka, polegająca na tym, że jeden z naszych pilotów, wskoczywszy do wormhalla klasy 5, zastał tam dwa farmiące rattlesnake'i i był na tyle złośliwy, że postanowił zepsuć im farmę poprzez triggerowanie Drifter Response Battleshipa po czym bezwstydnie je zaagrował, w konsekwencji czego obydwa rattlesnake'i goszczą jako zestrzelone na naszym killboardzie przez naszego pilota, przynajmniej jeden, na którym dostał last hita, no i drugi, w związku z tym, że uczestniczył w walce. Oczywiście tutaj propsy lecą do naszych przyjaciół driftelów z klasy 5. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, ja słyszałem o takich akcjach, natomiast żadnej nigdy nie widziałem na żywo w momencie kiedy się rozgrywała. Więc tak, była beka, było, było słychać to wszystko na Team Spiku, jak to się odbywało. Mamy z tego nagranie, nie wiem, czy będziemy chcieli to wrzucić, ale w najgorszym wypadku boże, kiedyś w jakichś outtake'ach się to pojawi. I to już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym raporcie o stanie korporacji. Cześć!